Nowy dzień, nowe wyzwania. Nikt nie zamawiał budzenia, ale sous-szef Martin nie czeka na specjalne zaproszenie. Gdzie oni są? Tutaj nie ma nikogo. Proszę. Proszę. Dzień dobry. Czemu dalej w łóżku? A gdzie jakiś poranny rozruch? No musimy tak, musimy stać trochę ćwiczyć, tak? Boże. Oho. No dawaj, 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 dawaj. Ubieramy się w strój sportowy i czekam na dół. A śniadanie? Dzień dobry. No dawaj, no dawaj, stajemy, idziemy na dół, ubieramy się. Macie ochotę na trening? Zdecydowanie poranek mnie nie ucieszył. Nie lubię po pierwsze wcześniej wstawać, a po drugie nienawidzę biegania i ćwiczeń gimnastycznych. Żadnych wymówek. Szybka kawka i stajemy na nogi, bo szef Martin nie pojawił się w domu kucharzy bez powodu. Pracujemy w kuchni. Jest to bardzo ciężka praca fizyczna. Ja jestem tutaj też, żeby odpowiadać o mojej sytuacji, jak mi się zmieniło życie, od kiedy zacząłem ćwiczyć. Ja naprawdę parę lat temu miałem 20 parę kilo więcej. Cierpiałem strasznie. Ja po prostu czasami płakałem, bo nie mogłem stać. Ja obserwowałem wczoraj na serwisie, jak zaczynacie na początek, biegacie, wszystko okej, macie energię, a tak naprawdę po pół godziny widać, jak już się męczycie. Ja o tym wiem, bo też tak miałem. Ja też to rozumiem. Ja mam tutaj żylaka. On mi wyszedł jakby od stania na kuchni po 14 godzin, nie? I nie rozładowuję tego gdzieś tam w sporcie. No, też nie mam czasu tak naprawdę. Ja przez wielu lat też myślałem, że nie mam czas na to. Rozumiem szefa Martina i imponuje mnie to. Jego ten spokój, dbanie na każdej płaszczyźnie poprzez siebie i kuchnię. No, rewelacja. Robio, robio! Szef Martin w roli trenera jest nie mniej wymagający niż w kuchni. Dawaj, dawaj, vamo, vamo, vamo. Układaliśmy piosenkę dla Mateusza. Panowie wykazali się kreatywnością. Żaden bieg nas tu nie rusza, to nasz szefa Mateusza. No i wyszła nam taka wojskowa przyśpiewka. Szef Mateusz to jest gość, na serwisie da nam kość. Do serwisu jeszcze chwila. Niechaj challenge czas umila.